i wracamy razem z młodą księżniczką Emily tutaj do Hans Smith Pubu. I'm not one to speak against my betters, mind you, but if anybody ever deserved their fate, it was those Pendletons. What business are you talking about? Oh, I, grown-up business, girl. I mean, your ladyship. Forgive me. It's okay. I heard a lot of grown-up business at the Golden Cat. Oh. Ah. Słyszała o bardzo dużej ilości takich spraw dla dorosłych w tym burdelu. Ciekawe, co ona mogła się tam dowiedzieć, co ona mogła słyszeć. Chodź, mała, idziemy. Czas je zaprezentować. Nowa cesarzowo przyszła. Dobra, nareszcie się pozbyłem tej maski. Ciężko by było biegać czymś takim i oddychać nawet. The entirety of the Hound Pits. Good. I think I'll like it here. I'll go with. Na pewno ci się spodoba. I'll see you later. Ten zaścianek, to przedmieście. Te brzydkie krajobrazy tutaj. You do not fail to impress. Armed with a blade, you've changed the course of the city forever. And with the Pendleton twins gone, our own Lord Pendleton will assume their votes in Parliament. In one night, you've done more than most men do in a lifetime. I need to speak to you soon, but for now, Lord Pendleton requests your attention. Dobra, do Pendletona mam się udać. Teraz zobaczymy, czy są tu jakieś znajdźki. Nie chyba. Chyba nie ma. Upgrade'y może zobaczymy, czy Piero ma jakieś dla nas. Co nam powiesz, Piero? Ej, czekaj, czekaj, chcę z tobą pogadać. Halo! Nie odwracaj się plecami do mnie, kiedy chcę do ciebie pogadać. Z tobą pogadać, przepraszam. Nasa Miruna, to ja nie wiem. Upgrade'y. Ile mam kasy? W ogóle nie. Zaraz. 1700? To się przyda. Większa ilość strzał. O, bon charmu większa ilość, z chęcią. Jeszcze wezmę bolt capacity, jeszcze raz. No i dobra, jeżeli chodzi o upgrade'y, to już chyba mam wszystko. Już mi więcej w grze nie będzie potrzebne nawet. No tak. O, slip dartów to musimy kupić co nieco. To jest ulepszenie, ale to mam więcej nabojów do kuszy, a nie usypiających pocisków. Co za chamsko. Co, hamidła tu są. Ja myślałem, że do kuszy będę miał więcej. Ale tak, szczerze powiedziawszy, do kuszy może mi się gdzieś to przyda. Już nie pamiętam. O, tu coś jest. Czy to nie jest trochę ironiczne? Ja zbieram te wszystkie granty, złom i tak dalej. O, klucz. Okej. Okay. Zbieram te wszystkie granty dla niego, żeby on później mógł je sprzedać na czarnym rynku. Mieć pieniądze na później, żebyśmy mieli później pieniądze na upgrade'y. A ja... O, ran, gdzie to jest? A ja mu kradnę tą rzecz i później on ją ma sprzedać? Jaki w tym sens jest? Dobra, chciałeś ze mną pogadać, lordzie. Diggletonie. We never believed that you killed the Empress. It made much more sense that the royal spy master, now the Lord Regent, was behind it, aided by some of his key allies. We spent a lot of money and exposed ourselves to great risk in getting you out of prison. But we did it because we believe that you're the one that can make the difference. Oh, and Havelock's looking for you. No, teraz nagle Havelock mnie szuka. Powiedziałaś mi tylko to, że wierzy, że ja nie zabiłem cesarzowej. Wysłaliście mnie z więzienia w dobrym celu. I tak dalej. Myślałem, że chcesz mi dać nagrodę za swoich braci.
Ale chyba widocznie nie. Jego bracia nic dla niego nie znaczą. Ja ich uratowałem tu przed śmiercią, przed asasynowaniem, a on mi się tak odwdzięcza. I hope his lordship is taking this well. Pendleton, I mean. I do worry about the poor man. All right, my friend. Martin's devised our next move. There's a footnote in Campbell's journal that tells us the Lord Regent's mistress sat for a portrait with Sokolov, the painter and royal physician. He'll be able to give us her name. Sokolov lives on Caldwin's Bridge about half the time, out over the river. The catch is that I'm afraid you've got to head out right away while Sokolov is at his apartment on the bridge. Samuel can get you close to the bridge, but you'll have to find Sokolov. Bring him back here intact, and it'll enable us to make our next move. I can't believe what you've done so far. Escaping from Coldridge, taking down the High Overseer, recovering Emily. You make this old military man proud. That's it then. Dobra. Gamble's. It's amazing how much. Może dalibyście się mi napić, bo inaczej wam zabiorę tę butelkę. Chłopaki, oj, przepraszam. Nie chciałem, ja nie chcący. Chciałem tylko tę butelkę odstawić. Widzieliście, nie? Nie patrzcie tak na mnie spod łba. Czego i ty, Havloku? Widzę, że masz tutaj dla mnie uraza, że rozwaliłem ci butelkę. Trudno. Ten znowu pije. Nie pij tego. Wallace, you're promoted wherever you are. Ted Lackey. Drani jeden, no, ten tylko popija. Wszyscy to popijają. Banda łysoli i pijaczków w tej grze jest tylko. Gdzie to było? Wyżej? Wyżej. Jest coś tutaj w pokoju, Korwo? O, coś tu leży, co to? Naboje usypiące. I jakaś notatka. Proszę, i mam darmowe naboje, tylko niestety ja kupiłem sobie teraz. Trzeba będzie tu zajrzeć później. No, jeżeli się Piero dziękował mi za dostarczenie żywego Weepera. A podobno żywy Weeper jest ciężki do dostania. Dobra, ładnie się trwałem. To by było pro. Dobra, Samuel. Dla tych, którzy nie wiedzą, co teraz mamy zrobić, musimy porwać Sokolowa, tego gościa, który na początku gry malował portret. On jest jakimś tam wielkim fizykiem, uczonym. I on zna miejsce pobytu kochanki. Co to jest to po prawej? A to ta ryba, co my może zabić, coś w stylu pirani. Dobra, okej, okay, nieważne. Jego kochanka, kochanka tego. Jak on się nazywał ten? Tego Wysola kolejnego. Nie High Overseera, tylko tego. O mój Boże. Zapomniałem nawet. Też łysy był, w każdym bądź razie. Ona chyba zna podejście do tego głównego naszego celu. Lorda Regenta, to jest Lord Regent, tak. Teraz już wiem. Dobra, nasze zadanie, znaleźć i porwać Sokolowa. What do you think, Corvo? Caldwin's Bridge. Been in the city for years, but you lived in Gunwall Tower with the late Empress, so maybe you haven't visited the bridge before tonight. Something to look out for. See all them lights on the water? That's right, we'll be spotted for sure. You're gonna have to shut off their power before I can pick you up. Aha, trzeba najpierw wyłączyć to wszystko. Dobra, zobaczymy, co się da zrobić. I tak jest za jasno, to mi mają łatwo wykryć, to nie jest noc. New technology, potions and the like seems dangerous to me, but what do I know? Here we are. I'll meet you at the arches under Sokolov's place when you're ready, Corvo. Assuming, of course, you've taken care of those floodlights. Dobra. Dobra, żadna podpowiedź to była nawet. To był mój cel po prostu. Muszę spojrzeć teraz jeszcze na sterowanie. Controls, keyboard. Muszę zobaczyć jakiś szybki zapis, bo mi się to bardzo przyda.
Quick save, F5, F9, quick load. Jest? Jest, dobra. Porwi Sokolowa. Teraz jak się dało tu dostać? Nie, na pewno nie w ten sposób. Tutaj trzeba uważać, bo od razu strażnicy są. Chodzą i obserwują. Skubańce. Tam są. Dobrze by było, jakbym ja się dostał tam. Okej, nikt mnie nie widział. Nikt mnie nie słyszał. Dobra, na górę. Spoko. Teraz przyda mi się runa. Znaczy wyszukiwanie ich. Mamy runę i mamy Boncharma. Boncharm to jest nasz cel. Główny. Jeszcze, jak to było? Ty mi się zooma robił, dobra. Przyjrzyjmy się w razie czego jeszcze może... ziomkom. Niektórzy z nich noszą pieniążki. Może będę chciał je zdobywać jeszcze. Nie są mi tak bardzo potrzebne jak wcześniej, ale... Tu jest kolejny. Młodszy chyba oddawał. No pedestrian movement is allowed along Caldwin Bridge during this period. Curfew will end tomorrow morning at sunrise. Jest jakieś obejście tego? Musi być. Jest niemożliwe po prostu. Wodą da się pewno obejść. Tylko czy woda jest bezpieczna? Ej, tędy się da. Patrzcie. Dobre. Teraz mam lepszy widok. Co to, dźwięk mi się tak... buguje, czy to... Nie, myślałem, że dźwięk mi się bugował. Runa, Boncharm są za ścianą. Nie sięga mi tutaj, ale tu mi sięga. Dobre. Spoko. Jestem na billboardzie. Nieważne. Nieważne, że nie wiem jak nawet by on na tym ustał, ale... ale chodzę. Tam coś leży? Naboje. Nie chcę. Dobra, na górze lądujemy. I jest tutaj ten ziomek, który patroluje. Ups. Dobra, musimy trochę poczekać, bo ten musi na pewno iść w drugą stronę. Dobra, odwraca się ten. Tamten jest... A zaryzykujemy może? Mam go. Dobra. Do środka go wrzucaj. Dobra, chyba go nie zobaczę. Nie zdążyłem zamknąć. Tak, to był tylko wiatr, pamiętaj. Pamiętaj, jeżeli widzisz, że postać jakaś porusza się z drugą postacią na plecach, to jest zawsze wiatr. Chyba, że on po prostu usłyszał jakiś hałas. Dobra, zamknijmy jeszcze tego ziomka, jeżeli mogę. Dobra. Tak, żeby był bezpieczny. Skoro uporaliśmy się już z tym pierwszym moim przeciwnikiem, to rozejrzyjmy się. Tam jest jeden, już go widzę. Rozejrzyjmy się też za runami i za bączarmami.
Tam są. Dobra, czyli jeszcze mnie to nie interesuje. Co mamy w szafkach? Żarcie. Dobra, mamy pełno szczu... O, mam kasę, dobra. To zbiorę z chęcią. Przejdę na górę, nie? I zobaczę, co tu mogę znaleźć i czy droga górą mi będzie bezpieczniejsza. Wagonik jest. Chyba wiem, jak to można wykorzystać. Chociaż z drugiej strony, zaraz. Jeżeli tam jest nie ma osłony. Tam jest tylko ziomek. Można to wykorzystać. Klucz do magazynu. Folded Galvani Resign? To jest jakiś upgrade, ale nie wiem nawet, co to jest. Taka nazwa, jakbym pierwszy raz to słyszał. Dobra. Na górę. To jest do otwarcia pewno... Nie! To jest do łańcucha. Dobra, zobaczymy, co teraz... Pewno będę się mógł dostać tam na drugą stronę, nie? Tak. Ale tam jest... A, zasilanie, poczekajcie, bo pewno zasilania nie ma. Nie ma oleju z wieloryba. Dobra. Nie wiem, spróbujemy. Na dole nie ma. Zobaczymy. Zejdź. I zamontuj to. Zgadza się. Tak. Mamy drogę naokoło. To w ten sposób mogę obejść tych spryciarzy. Ale jeszcze nie do końca tędy pójdę, bo... Chociaż zaraz. Jeżeli pójdę z wagoniku, to może i tak, przecież i tak muszę się dostać tam i tutaj, w te dwa miejsca. Dobra, jak to mawiałem, raz się żyje. Tylko czy mogę pociągnąć, będąc w środku? Jest. Co, i ja mam pozostać niewidocznym? Dobra, spoko, ale bezpiecznie się poczuję na górze, kiedy nie będę tak bardzo odsłonięty. Dobra, przejdziemy. Wow! To było nie fair. No dobrze, w takim razie spróbujemy jeszcze raz, jak nie wyszło, nie? Plan jest podobny. Wskoczyć do środka, pociągnąć za dźwignię i spróbować przejść. Tylko nie wiem, dlaczego ja z tej lampy spadłem. Normalnie to Corvo stoi na tej lampie i nic mu nie przeszkadza. Od razu się tepniemy na górę. Chyba że inaczej spróbuję. Tak, tak będzie bezpieczniej. To jakaś osłona z elektryczności tak mi brzęczy. Ja myślałem, że to bug dźwiękowy. Coś mi się stało z sprzętem. Kartą dźwiękową, słuchawkami, coś w tym stylu. Tu gdzieś runa jest. Chyba za tym. Zablokowane z drugiej strony. Trzeba naokoło. Oryginalne toalety. Ładne nocniki. Pierwsza klasa. Aha. To ja muszę stąd się dostać. No i nie widzę innego, łatwiejszego przejścia. O! Orzesz, ty prawie mnie widział. Przepraszam.